W grudniu zeszłego roku ktoś na Twitterze zapytał, kto waszym zdaniem byłby najlepszym kandydatem prawicy w kolejnych wyborach prezydenckich. Ku mojemu zdziwieniu komentarze z największą ilością polubień wskazywały obecnego ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych, pana Marka Magierowskiego. Stwierdziłem wtedy, jak tak się zastanowić, to rzeczywiście mógłby to być bardzo ciekawy kandydat. Parę dni temu w sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych wskazano sześciu kandydatów na prezydenta Polski: Adriana Zandberga, Władysława Kośniaka-Kamysza. Krzysztofa Bosaka, Szymona Hołownię, Rafała Trzaskowskiego oraz Marka Magierowskiego. Okazało się, że Marek Magierowski zajął pierwsze miejsce w tym sondażu, wyprzedzając o procenta obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Jest to o tyle zaskakujące, że przecież ambasador RP w Stanach Zjednoczonych nie jest zbyt znanym politykiem, nie widzimy go zbyt często w telewizji i nie jest w żaden sposób promowany przez Zjednoczoną Prawicę. Jeśli sondaż jest wiarygodny, to jestem ciekaw, ile procent zdobyłby pan Magierowski w wyborach prezydenckich w 2025 roku, gdyby był promowany przez władzę. Przypominam, że w 2015 roku wybory prezydenckie wygrał pan Andrzej Duda, który również nie był zbyt dobrze znany szerszej opinii publicznej, ale po świetnej kampanii wyborczej został prezydentem Polski. Wydaje się, że z panem Markiem Magierowskim może być podobnie. W związku z tym, że sporo ostatnio mówiło się o tym sondażu oraz o naszym ambasadorze w Stanach Zjednoczonych, postanowiłem przybliżyć wam sylwetkę pana Marka Magierowskiego. Marek Grzegorz Magierowski urodził się 12 lutego 1971 roku w Bystrzycy Kłodzkiej. W 1994 roku ukończył studia hispanistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie postanowił zająć się Dziennikarstwem. W 1994 roku pracował w Najwyższym Czasie i Gazecie Poznańskiej. Od 1995 do 2001 roku pracował w Gazecie Wyborczej. Najpierw rozpoczął pracę w poznańskim oddziale tej gazety. Później przeniósł się do redakcji krajowej, początkowo w dziale zagranicznym, następnie jako wiceszef działu gospodarczego. W 2001 roku przeszedł do tygodnika Newsweek Polska, w którym kierował działem zagranicznym, a następnie biznesowym. W latach w 2002-2004 był zastępcą redaktora naczelnego Tygodnika Forum. Od 2005 do 2006 roku pracował w życiu Warszawy. W latach 2006-2011 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Następnie pracował w Uważam że oraz w Do rzeczy. Publikował również w miesięczniku W drodze, przewodniku katolickim oraz Frądzie. Oprócz tego w latach 2014-2015 współprowadził audycję Ekonomia Raport w Telewizji Republika. W 2009 roku za rok 2008 Pan Marek Magierowski został laureatem nagrody imienia Krzysztofa Dzierżawskiego. Wyróżnienie przyznawane było za propagowanie idei wolności i rozsądku. Nagrodę przyznawało Centrum imienia Adama Smyfa. Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum powiedział, że wybór laureata był jednomyślny. U każdego członka kapituły nagrody Marek Magierowski był notowany najwyżej. W swoich artykułach w znakomity sposób reprezentuje wartości, które chcemy nagradzać. Nie chodzi wyłącznie o kwestie ekonomiczne, ale aspekt wolnościowy we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Wysoko oceniamy zarówno jego sposób myślenia, jak i analizę wydarzeń. Potrafi dostrzec to, co nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Pan Marek jest również autorem książki Zmęczona Rzecz o Kryzysie Europy Zachodniej. W 2015 roku pan Marek Magierowski został zatrudniony jako ekspert do spraw dyplomacji publicznej w kancelarii prezydenta RP Andrzeja Dudy, a pod koniec 2015 roku został dyrektorem biura prasowego KPRP. W 2017 roku został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych do spraw dyplomacji ekonomicznej, politycznej, Amerykańskiej i azjatyckiej. W 2018 roku objął stanowisko ambasadora Polski w Izraelu. Następnie w 2021 roku został zaakceptowany przez Sejmową Komisję Spraw Zagranicznych na ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Stanowisko w Waszyngtonie objął 23 listopada 2021 roku. Oprócz wykształcenia i doświadczenia zawodowego, pana Marka Magierowskiego wyróżnia znajomość języków obcych. Płynnie posługuje się angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim, katalońskim oraz w stopniu podstawowym hebrajskim. Dodatkowym atutem pana Marka może być fakt, że nie należał on do żadnej partii, więc osoby, które z tego względu głosowały na pana Szymona hołownię, będą miały jeszcze innego, a politycznego kandydata. W sumie patrząc na konkurencję pana Magierowskiego w tym konkretnym sondażu, doświadczeniem zawodowym, wykształceniem i znajomością języków obcych, wypada on na na tle swoich konkurentów bardzo dobrze. Na koniec, jeśli chodzi o poglądy pana Marka Magierowskiego, to wydaje się, że są one wolnościowe, może częściowo wolnorynkowe, ale tak naprawdę ciężko cokolwiek na ten temat powiedzieć. Natknąłem się na artykuł pana Marka z 2008 roku, jeśli jego poglądy przez te 14 lat za bardzo się nie zmieniły, to debata kandydatów na prezydenta Polski z udziałem pana Marka Magierowskiego może być naprawdę bardzo ciekawa. W trwającej od lat debacie na temat reformy szkolnictwa najbardziej radykalni modernizatorzy często używają argumentu Praktyczności. Czego powinna uczyć dzieci nowoczesna szkoła? Otóż powinna uczyć czynności praktycznych, przydatnych w dorosłym życiu. A jako najbardziej dobitny przykład takiej niezbędnej umiejętności, często przytaczane jest wypełnianie PIT, coś w rodzaju rozpoznania bojem przed wejściem w świat dojrzałych, ekonomicznych wyborów. Teoretycznie, wpisywanie odpowiednich słów i liczb w odpowiednie rubryki nie powinno być niczym nadzwyczajnym ani wymagającym od podatnika, jaki specjalnych zdolności. Wiemy jednak, że tak nie jest bo zeznania podatkowe są dla zwykłego człowieka materiałem wyjątkowo opornym. Dlatego też pomysł, by oswajać speed na przykład gimnazjalistów na pierwszy rzut oka wydaje się logiczny i uzasadniony. Ale tylko na pierwszy rzut oka. Nie miałbym nic przeciw lekcjom o PIT, gdyby wcześniej uczniowie i uczennice dowiedzieli się od jakich słów pochodzi ten skrótowiec i orientowali się chociażby w minimalnym stopniu czym jest income, czy Czyli dochód oraz tax, czyli podatek. Politykom bardziej opłaca się utrzymywanie wyborców w przekonaniu, że płacenie podatków jest nie tylko obowiązkiem, ale i wyrazem współczesnego patriotyzmu, niż tłumaczenie chłopcom i dziewczętom, że nie ma nic za darmo, a za wizytę u lekarza, tak czy inaczej. Płacimy z własnej kieszeni. Dla partyjnych spin-doktorów dużo wygodniejszy jest obecny stan umysłów Polaków, którzy w zdecydowanej większości chcą, by państwo im dawało, bo wyborcom zawsze można obiecać, że się im da, niż sytuacja, w której młodzież dowiedziałaby się, jak biurokraci marnotrawią dorobek. I talent własnych obywateli. Chciałbym dożyć dnia, w którym dzieciaki w wieku szkolnym będą wkuwać na pamięć biografię Hipolita Cegielskiego, przemysłowca i wielkiego patrioty, jednego z najwybitniejszych postaci w dziejach Polski, który został zepchnięty na margines historii tylko dlatego, że nie zginął w żadnym powstaniu i nie pisał rzewnych poematów na emigracji. Założył jedynie sklepik z radłami i pługami, a był filozofem i lingwistą, autorem podręczników. Do języka greckiego, który urósł potem do rozmiarów wielkiej, świetnie prosperującej fabryki maszyn rolniczych. Idę o gruby zakład, że 99,9% maturzystów nie ma zielonego pojęcia. Kim był Cegielski, choć jego portret powinien wisieć w polskiej galerii historycznych sław między Kościuszką a Piłsudskim. Dopiero gdy młodzi ludzie nabiorą szacunku dla przedsiębiorczych i pracowitych rodaków, dopiero gdy poznają prawa rządzące gospodarką, staną się obywatelami, a nie wyłącznie przyszłymi podatnikami. Wówczas zajęcia poświęcone wypełnianiu PIT. Będą miały sens. Jakie jest Wasze zdanie na temat pana Marka Magierowskiego? Czy Zjednoczona Prawica zdecyduje się na wystawienie pana Marka w wyborach prezydenckich w 2025 roku? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do zobaczenia wkrótce.